Dzień dobry, Paweł Domański, firma Procam. Grzegorz Boniecki, Biogen. Znajdujemy się w gospodarstwie Teresy i Ireneusza Domańskich w miejscowości Nakwasin, gdzie prowadzony jest tłuszcz trzody chlewnej w cyklu otwartym w systemie bezściołowym. Od kilku miesięcy w gospodarstwie stosowany jest preparat biologiczny o nazwie handlowej Biosan KZ2000. Celem stosowania preparatu jest poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych w pomieszczeniach gospodarczych. A dzieje się to za sprawą odpowiednio dobranych mikroorganizmów, które przez swoje działanie powodują w znacznym stopniu obniżenie emisji szkodliwych substancji takich jak amoniak, siarkowodór, skatole, indole. W gospodarstwie stosowany jest preparat od dłuższego czasu, ponieważ przynosi on bardzo dobre efekty. Warto podkreślić, że preparat jest całkowicie naturalny, a więc bezpieczny dla ludzi i środowiska. Można go również aplikować w obecności zwierząt. O korzyściach, jakie mamy ze stosowania preparatu, powie kolega Paweł. Jedną z głównych korzyści stosowania preparatu Biosan KZ2000 jest ujednolicenie struktury gnojowicy oraz minimalizacja tzw. kożucha, który kształtuje się na zewnątrz, do praktycznie minimum. Poprawa warunków sanitarno-środowiskowych w obiekcie, czyli neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, ograniczenie ilości larw i much. Aby preparat działał skutecznie, należy pamiętać o cyklicznym stosowaniu tego środka, który powinien być stosowany co 2 tygodnie. Dawkowanie preparatu wynosi 20 g na metr sześcienny gnojowicy bądź 5 g na metr kwadratowy powierzchni róż, na której znajdują się zwierzęta. Zapraszamy do aplikacji.